Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 3.0. Przepraszam, że dzisiaj znowu bez kamerki, gdyż jestem na wyjeździe. No i mamy zawodnika, który gra nam F5, czyli obronę holenderską. Pytanie teraz, czy próbujemy grać na pułapki, czy gramy normalnie? No, tak mi się wydaje, że jak spróbuję grać na pułapkę, a spróbuję, to może z tego nic dobrego nie wyjść, ale ruch H3 nie jest jakimś ruchem zbędnym totalnie. No ale tak, jest posunięcie D6, które tutaj no, niweczy moje plany w postaci G4. Oczywiście można spróbować zagrać ostro, rozbije, zagrać jakieś E4. No to tak zagramy. W sumie zagramy. Sam sobie, słuchajcie, zaprzeczam. Sam sobie będę grał, jak będę chciał. Tutaj posunięcie E4, jeżeli wybicie, no to wybijamy gońcem, skoczkiem. Może coś tam wejdzie, jakiś hetman, skoczek. No myślę, że ciekawa gama możliwości się pojawi, chociaż teraz tak się zastanawiam, czy skoczkiem nie lepiej to wybić i się zaczaić tam, no bo goniec raczej nie wybije, nie powinien. Może skoczkiem jednak, zawsze to goniec asekuruje tego skoczka, może wtedy wieża wejdzie na G1. Teraz planem będzie na pewno zagranie tego typu posunięć, czyli skoczek na C3, wyprowadzenie gońca, może goniec na D3, może jakieś E5 wtedy. Zrobienie długiej roszady, to jest wszystko w planach. Też kąśliwym posunięciem może być skoczek G5, żeby celować w pionka H7. To może być ciekawe. Tak, myślę, że to jest lepsze nawet, bo jeżeli na przykład skoczek zagrałby tutaj, to zaplanowałbym sobie goniec D3 i E5, tylko że on może zagrać E5. Po wybiciu mi przyblokuje niestety, a wymienić hetmanów nie chce. No więc myślę, że po tym ruchu po prostu zagram skoczkiem na C3. Szybko skoczki wyjdą. No tak, tutaj jeszcze raz się zastanowię, bo taki ruch nie działa. No tak, skoczek C3. Skoczki muszą grać bardzo szybko. Tutaj nie ma innej możliwości. No teraz oczywiście jak się pojawi ruch typu... O, tego ruchu się w sumie to nie spodziewałem. Może sobie ten ruch olać z jednej strony i spróbować zagrać coś w tym rodzaju, żeby poszukać możliwości w stylu skoczek na G5. Więc postaram się chociaż, poczekajcie, jak zagram tu, on, jeszcze raz, goniec C4, on zbije, ja zbiję hetmanem, on skoczek C6, no hetman będzie musiał uciekać, więc może warto zagrać tak, w sumie, może warto. Dlatego, że wyprowadzę trzecią figurę, to mnie bardziej przekonuje, jeżeli wybicie, to wybicie hetmanem, jeżeli skoczek, to w ogóle może tak zagrać. On tak, trzeba będzie to wszystko wybić, ale chodzi o bardzo szybki rozwój. Koncepcja gry trochę mi się zmienia, ale o bardzo szybki rozwój chodzi. Wszystkie figury w grze i chcę długą roszadę robić F4, E5. No tutaj muszę wybić, nie mam wyjścia. Bardzo szybko muszę to zrobić. I wykonać długą roszadę. On oczywiście może zbić pionkiem. Wykonać długą roszadę. Problemy, myślę, że... Mam nadzieję, że tutaj jakieś problemy rozwojowe już są rozwiązane. Hetman G6, B6, no tak, on będzie chciał też robić długą roszadę bez dwóch zdań. Tutaj hetman D2 na spokojnie. Już jakieś E5 można próbować celować, bo jeżeli będzie wybicie, to wybijamy tu i celujemy w gońca, ale on może zrobić długą. I tego króla tutaj schować niestety, dla nas niestety. Wieża B8 jeszcze wchodzi w grę? Nie, jest taki ruch jak długa roszada. Ok, takie posunięcie mi się narzuca, więc taki ruch zagram, żeby spróbować na przykład tak zagrać, postraszyć. H6, nie trzeba za bardzo też reagować. No tak, bo już teraz przełom z E5 nie jest taki dobry. Śmiem twierdzić, że czarne są nie najgorsze. Tyle, że mają, właśnie mają parę gońców, ale jeszcze nie mają wyprowadzonego gońca. To jest ich taki mały, myślę, że problem. No bo też E5 na przykład, jak będzie stosować przeciwnik, to można spróbować zagrać. No właśnie, tutaj w sumie już mogę zagrać. Tak też uczynię, nie z zamiarem zbicia gońca absolutnie, tylko żeby ten skoczek blokował rozwój przeciwnika. Wracam gońcem, celuję w hetmana, bardzo mi się to teraz podoba. Tutaj hetman coś będzie chciał tworzyć. No i teraz pytanie, czy F3 na spokojnie nie zagrać, bo tutaj będzie opcja skoczkiem, żeby wszedł. Posunięcie F3, myślę, że tak, na spokojnie. W ten sposób myślę, że tak można grać. Może przenieść teraz koncepcję gry na tę stronę, czyli wieża G1 i w pewnym momencie uderzyć tutaj w gońca i spróbować zdobyć pionka na G7.
Taki plan myślę, że też można zastosować. W ogóle mam pionka mniej, ale przynajmniej jest zadyma. Okej, on będzie próbował tędy. Tutaj jeszcze próbuje mi pionka skosić. Jak mi zagra skoczkiem, jak mi zagra gońcem tu, no to trudno. To mi zagra, to najwyżej ucieknę tym skoczkiem. Pytanie, czy tak, czy teraz tutaj. Nie, po prostu acz. A, po prostu acz, no pewnie. No goniec F7, oczywiście. Teraz pytanie, czy tutaj, bo taki przełom to tu się chyba mi przełom nie przyda. No E5 to nie. No, F4, E5. Coś w tym stylu. Tylko, że tam wieża jest broniona przez hetmana. Więc tutaj za bardzo nie podziałam. Może w ogóle tą wieżą. Może tak, mimo wszystko. Przypinujemy tą wieżą sobie. Dobra, poszło wybicie. Nie ma białopolowego gońca. Jest ok. On ma trochę ciasno, mimo wszystko. To dobrze. No i teraz chyba prosty plan wieża G1, żeby uderzać tutaj w pionka. Będzie chciał tutaj zagrać skubaniutki. Taki ruch to tu. Nie, no dobra, zdwajamy wieżę. Grozi w ogóle wbicie na F6. Tutaj D5 niby i jeszcze widełki. No dobra, ale ja wtedy zbijam na F6. Widełki, może nawet takie plaścięcie. On zbije. No na pewno będzie się robiło ostro. Ale jednak nie. Jednak uciekł. No to czekajcie, a nie mogę wziąć po prostu pionka? Mogę wziąć i tutaj pionka, mogę wziąć i tutaj pionka. On zagra tu, zawsze się mogę podeprzeć pionkiem. Wieża E6, nic nie widzę, że tutaj się coś złego dzieje. No dobra, jest wieża bije E6. Pionka centralnego trzeba było wziąć. Taki ruch, co będzie stosowany? Nie widzę tutaj nic złego, więc wracam. Aha, mogłem wziąć pionka, ale to w sumie lepiej może trzymać nacisk na pionka G7, niż od razu próbować wymieniać wszystkie figury. Okej, ja bym tego pionka sobie już zdobył, ale przeciwnik teraz może mieć po prostu większe problemy. Więcej naciskamy na niego. Wywieramy większą troszeczkę presję. Poza tym pionek odzyskany. W pionkach jest porówno, a dalej jest presja na przeciwniku. Bardziej już taki ruch by mnie interesował, w razie czego, jeżeli miałbym zdobywać pionki. No i przeciwnik jest już zdekoordynowany, według mnie. No i nawet nie trzeba było uderzać w centrum. Tutaj, okej, taki ruch. Myślałem, że zagra, ale nie zagrał. Teraz myślę, że tu bicie. Wybije on tak. Tu będzie celował, dobra. No będzie. To tu. No dobra, chyba trzeba grać w szachy proste. Znaczy prosto w szachy należy chyba grać. Zdobywam sobie kolejnego pionka, on zagra gońcem. No będzie celował tu, to wymienię, tak, zepsuje mi strukturę, ale będę miał pionka więcej. Aha, jedna wieża jest już wymieniona. Tak, czekajcie, teraz tak. Myślę, że po prostu tu. Myślę, że tak. Zwyczajnie sobie zagramy na pionki, na końcówkę. Jeszcze w ogóle pionek na A7 wisi. Chociaż taki ruch trzeba uważać. No tak, on idzie mi na tego piona. Aha, już zauważyłem, o co mu chodzi. Nie mam tutaj podejścia królem. No właśnie. Zagram tak. Czekajcie, F4. On mi zagra tu. Tu weźmie. Tu weźmie. Tu. Aha, skoczek zawsze obroni. Tutaj. No tak. Tutaj on weźmie tu, a ja zagram tu. No tak muszę zrobić. Wolnego pionka muszę utrzymać. Dobra. Jeszcze taki ruch mnie ciekawi w sumie, żeby wybił i zagrać tak, ale nie, skoczek będzie miał więcej pól. Tu chyba trzeba wziąć. Po prostu zbieramy pionki. Zmieniam kolejną koncepcję. I koniec D2? Czy tutaj? Mi zagra tu. Koniec D2, wydaje mi się. Na spokojnie. Bo jak tutaj, to on mi by skoczkiem wleciał. I tego pionka bym stracił.
Jak to jest w pionkach? Mam pionka więcej, tylko że moje są troszeczkę rozwalone, te piony. No tak, tutaj myślę, że po prostu szach. Jeżeli się zasłoni, to w sumie ciekawe. Bardzo możliwe, że wymienię te wieże. Jeszcze się zastanowię. No właśnie, teraz mam dylemat. Nie no, wiecie co? Wymienię te wieże. Będę próbować wygrywać tą końcówkę. O, może to wygrywanie tej końcówki nie jest najprostsze. Ale możliwe? Pionka na pewno na białym polu. Trzeba postawić. Zawsze skoczek jest ograniczony. No król pójdzie tutaj, król tutaj. No tak, jakbym królem stał tutaj, to miałbym lepsze perspektywy. No ale... No ale nie mam. No właśnie. Pionek na białym polu. Ojejku, tu mi zbija pionka. Nie, no to zagrałem, pokrzaczyłem. No dobra, no cóż mogę powiedzieć tutaj, no to spróbuję iść po tego, ale to już chyba remis będzie, on tak powinien zagrać. No to już jest blisko remisu. Nie mogę wymienić, bo mógłbym pionkówkę jeszcze przegrać. Ze względu na te słabe pionki. No on może tak zagrać, że to tak musi zagrać według mnie. Pójdę sobie... Tu i będę miał jedyną szansę. No właśnie. Tutaj, tutaj coś tam odciągnę przeciwnika. Tutaj nie mogę, bo by widełki były. Spróbuję zagrać po prostu tu, żeby celować w tego pionka. Bo tędy, żeby tam coś odciągnąć króla. Znaczy tak, no to jest na spokojnie pozycja remisowa. Niestety tutaj się nic wielkiego nie wydarzy. Tutaj nie mogę też, bo skoczek A2. No tak, tu mój król nie przejdzie. On co może ewentualnie tutaj, to ja zagram tak, on tutaj. Aha, ja muszę uważać, żebym jeszcze ja tutaj nie przegrał. Nie no, nie ma takiej możliwości, że zawsze goniec odpędzi króla z pola D4, gdzie w przyszłości może atakować tego pionka. Nie no, tutaj z uwagi na to, że czarne mają pionki na czarnych polach, to nic się złego nie powinno stać. Dobra, zagramy tak. No właśnie, król tutaj zmienia koncepcję. No to to jest remis. To można dograć sobie jeszcze oczywiście. No szach jeden tutaj nic nie zmienia. Chyba, że któryś z nas popełni gruby błąd. No ale to wtedy tutaj. Może jak skoczek to by się skoczek zaplątał. Wszystko jest możliwe. Jak tutaj, to tutaj goniec. No właśnie. Tutaj celujemy sobie w pionka. No jak skoczek tu, to chyba wybicie, to nie mógł tam właśnie. No to cóż, moi drodzy, no cóż ja mogę powiedzieć. No jest to pozycja remisowa, będę stał w miejscu, no bo tutaj, aha, bo on będzie chciał mi pionki skościć. No zawsze będę bronił się królem, no spokojnie sobie wracam. Jakiś taki ruch, to tutaj. No tak, to będzie remis. Spróbujemy zagrać rewanż. No, partia byłaby na pewno... nie chcę rewanżu. Partia była do wygrania. No była, tylko jej nie wygrałem. Gdyż czegoś mi tam zabrakło na pewno. Jest, kolejny przeciwnik, super. Bardzo dobrze się szybko pojawił. Gramy posunięcie D4. Poproszę tylko o odpowiedź szybko, żebyś mi nie uciekł przeciwniku. Skoczek na C6, no tak, na wszystko graj skoczek C6. No to ja tak troszkę na przekór, C3. Ustawimy sobie tutaj taką fortecę. No to E4, po prostu pionek do centrum. Co to za miękki ruch w ogóle? No to teraz D5 oczywiście, że zagram.
żeby utworzyć sobie F4, bo taki ruch zapewne będzie konstruowany. Co to w ogóle jest za ustawienie? Jak amator zagrał? Znaczy, inaczej, no, można tak grać, ale to jest takie bardzo podejrzane. Teraz ja mam bardzo łatwe ruchy. Do centrum. Oczywiście on mimo te centrum może podważać, jasne, to jest wszystko wyliczone, ale myślę, że tutaj po prostu spokojnie sobie rozwijam figurki. E5. Dziwny ruch, powiem szczerze. Takie coś mnie interesuje. Żeby przeciwnika tutaj mocno zamknąć. Ewentualnie zbić tu, będzie musiał bić pionkiem. Bo nie może gońcem, bo widełki. Czyli tak, bicie tu. Czy to mi to coś daje, czy coś lepszego, bo może wtedy wyprowadzę sobie fajnie figurę. Dobra, otworzymy tę pozycję w ten sposób. Tak zrobimy. Ojejku, widełki. Zobaczcie, 2,350 podstawia widełki. Dziękuję serdecznie, mój drogi przyjacielu. No, lubię z tobą grać. No, nie powiem, że nie. No, w 8 ruchu już tracisz figurę. No pięknie. No pięknie. Figurka to figurka. Super. Wszyscy się bardzo cieszą z tego powodu. No i goniec C4, żeby tu celować. Zaraz roszada i szybki mat. A za chwilę może tu. Oczywiście żarty żartami. No co on w ogóle gra? Oddaję kolejne pionki. Albo już się bawi po prostu. O. Czysta figura więcej. Dam jeszcze szacha. Tylko po to, żeby zrobić szybko roszadę. W sumie mogę wybić chyba tu. Ale nie ma takiej potrzeby. Jeszcze szybka roszada też jest ok. Szach tu. Czasami w takich otwartych pozycjach, bardzo otwartych, nawet jak jedna strona ma figurę mniej, to taka aktywność może też być bardzo niebezpieczna. Ale tu się wszystko trzyma. Tu się wszystko trzyma. No jeżeli tak, to tak, będę musiał odejść. Gońca zachować jednak. Warto. O, podstawka. Miło. Miło, mój drogi przyjacielu. 2,350. Coś mu się tutaj musiało chyba pomylić. No dobra. Ciekawe, czy będzie chciał rewanż. O, 19 ruchów. W sumie już po 8 mógł poddać. Gdy stracił tę figurę. No dobra, chyba nie chce grać. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. No tak to zwykle bywa. No, widzicie, trafi się takiegoś 2,350, podstawia ci figurę, aż oczy przecieramy ze zdumienia. No w tym wypadku po prostu może się zapędził. No bywa. Tak to już jest. No ale dwie partie wygrane. No zobaczcie jak to. A przepraszam, nie jakie dwie partie wygrane. Jeden remis i wygrana. No i ten ranking powolutku idzie do góry. Powolutku idziemy do góry. No mam nadzieję, że za chwilę znajdę jakiegoś przeciwnika, żeby się coś działo. Dobrze było. No z zakresu 2,357 szukamy sobie kogoś. Oczywiście 2,357 w górę. No nie wiem. Czekamy cierpliwie. Na razie nikt tu się nie pojawia. Zawsze te rozdziały tutaj sobie, moi drodzy, spokojnie przerzucicie w razie czego. Także troszkę cierpliwości trzeba wykazać. Szkoda, że rewanżu nie chcą. To było od razu grane. Speedrun 3.0, moi drodzy. No, jest trochę tych partii. Jest trochę tych odcinków przede wszystkim. Trochę się dzieje. Miejmy nadzieję, że Wam to odpowiada i uczycie się przede wszystkim z tego też troszkę. Coś wyciągacie dla siebie. W ogóle w szachach przede wszystkim bardzo ważna jest pewność siebie. I uważam, że w życiu, w różnych dziedzinach życia
Pewność siebie jest bardzo istotna, ale oczywiście też to wszystko ma swoje granice, żeby tego nie pomylić z zarozumiałością czy wybujonym ego, ale pewność siebie powinna być bardzo duża. Wtedy jest bardzo duża wiara w siebie. Jesteśmy w stanie naprawdę wygrać z bardzo silnymi zawodnikami i przeciwnikami w szachy. Ktoś ostatnio też napisał taki komentarz, że szachy bardzo dużo czasu zajmują i szkoda życia na szachy. No, według mnie kompletna bzdura. No, ktoś żegluje, ktoś gra w piłkę, ktoś gra w kosza i też można powiedzieć, że marnuje życie na kosza piłka, bo piłka czy kosz jest fajny, czy siatkówka. No, dla kogoś tak, dla kogoś nie. Każdy ma swoje hobby i zajawki. No, ja uważam, że szachy super rozwijają i to jest absolutnie nie strata czasu, a wręcz przeciwnie, to jest super też relaks. Trochę też jest złości sportowej, ale to też wymaga na pewno troszkę charakteru, w zależności jaki kto ma charakter, to też inaczej przyjmuje porażki czy coś w tym stylu. No ale ten komentarz mnie rozbawił, jednego z widza, no bo szachy naprawdę super rozwijają. Super rozwijają. Uważam, że lepiej grać w szachy niż w jakieś, sorry, teraz się może narażę młodzieży, ale jakiegoś CS-a, czy jakieś inne Counter-Strike, czy to jest jedno i to samo, nie znam się, możliwe, czy jakieś LoL-e, masakra, tego ja na przykład nie rozumiem, ale okej, rozumiem, że świat zmierza w tym kierunku niestety, e-sport, jasne, i nie mam nic przeciwko, absolutnie, każdy ma, mówię, każdy ma swoje zajawki. Moi drodzy, coś długo nie mogę znaleźć przeciwnika, jeszcze raz spróbuję odświeżyć. Dobrze by było partyjkę jeszcze strzelić. Cierpliwie sobie poczekamy na przeciwnika. No, jak teraz nagrywam rano ten odcinek, to może i dlatego też nie ma wielu graczy o tym rankingu. Ale nie szkodzi. Może się zaraz ktoś trafi. A w ogóle jestem ciekawy, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu proszę, czy dzięki speedrunowi podrósł wam ranking, czy wasza siła gry wzrosła, czy zdobyliście jakieś kategorie szachowe. Ogólnie, czy jakiś progres uzyskaliście dzięki speedrunowi. Będzie mi bardzo miło, bo to jest też dla mnie fajny feedback i taka motywacja, takie zatankowanie paliwa na dalsze tworzenie, że tak się wyrażę. To jest bardzo miłe, jak ktoś coś takiego napisze, że mu coś to daje. Przede wszystkim w ogóle szachy, tak już filozoficznie do tego trochę podchodząc, no one uczą życia, można by tak powiedzieć, wielu aspektów życiowych. No, tak jak większość osób wie, uczą logicznego myślenia, dyscypliny, systematyczności, przewidywania, radzenia sobie z porażkami. To jest coś pięknego. Ja powiem wam szczerze, na swoim przykładzie, dzięki szachom zyskałem bardzo wiele. Bardzo, bardzo wiele. No, przede wszystkim pewność siebie, wiarę w swoje możliwości, w swoje działania. Przede wszystkim też szachy dały mi poczucie własnej wartości wyższe. Ludzie postrzegają cię na pewno jako takiego kogoś w porządku, że tak się wyrażę. Nie mówię, że mądrego czy kujona. Nie to mam na myśli akurat. Oczywiście za moich czasów szkolnych, jak się dzieciaki dowiedziały, że gram w szachy, mówię tutaj może o liceum i młodszym okresie mojego życia, no to tak odbierali to niby dobrze, ale tam się czasem ktoś podśmiewał, że szachy, coś tam. Nauczyciele oczywiście, jak to dorośli ludzie, bardzo dobrze to odbierali. To się dla mnie liczyło. A pamiętajmy, że całe życie nie będziemy dziećmi, większość naszego życia będziemy dorosłymi ludźmi. I szachy mogą bardzo dużo rzeczy, bardzo pomóc, a może w ten sposób, w wielu aspektach życia. Tak jak na przykład, no nie wiem, czy na egzaminach, na studiach mi się zdarzało jakieś tam mieć fajne ulgi, bo grałeś w szachy, ale i zagadałeś z wykładowcą i na temat szachów i od razu jest inna rozmowa, czy też w szkole,
No, dzieją się fajne rzeczy. Dobra, mamy, moi drodzy, przeciwnika. Gramy czarnymi. 2386, świetnie. Ranking bardzo dobry. Tutaj, żeby go spróbować ograć. Zdobyć trochę punktów. No dobra, gram D5. Spróbuję tak troszeczkę ryzykowny debiut wybrać na tym poziomie. No tutaj oczywiście wybijamy. Obrona skandynawska. A, D3, to mięciutko. Ojejku, jak mięciutko. G6 gramy, goniec G7. W ogóle co to jest? Ale mięciutko zagrał Niemiec tutaj, moi drodzy. Myślę, że C5 za chwilę. A, D4. A, może mu się osunęła myszka. Dobra. To ja w ten sposób mam tempo więcej. Czyste tempo więcej. To już w ogóle jest bajka. Prawdopodobnie mi z klika strzelił. Ok, zwracam honor zatem. No i posunięcie E5. No tutaj walczymy od razu o centrum. Wszystko wymienia, niesamowite. Ok, ale to jest dla mnie spoko opcja. Teraz tak, czy tutaj wymienić od razu te hetmany? W sumie nie, no poczekam, aż ty to zrobisz. Ja nie muszę wymieniać hetmanów. Hetman może mi się przydać do akcji. No i tutaj sobie świetnie. Co? No dobra, godzic na E6. Celujemy sobie fajnie w pionka. B3 jest niemożliwe. A, wymiana hetmanów. Może dobra, to już za późno. Okej. W ogóle teraz tak. Skoczek bije tu. Goniec bije tu. Hetman tu. Atak matowy. I atak tutaj. Czy to się zgadza? Jeszcze F4 jest. Nie, to się nie zgadza. Podstawiłbym. Ale mogę spróbować zagrać tak. Wtedy taki ruch dostanę. Konkretów pewnie nie ma. Ale... nie szkodzi. Spróbujemy. Spróbujemy tak zagrać, postraszyć. Oczywiście też G3 jest możliwe. Bardziej naturalne, bym powiedział. Taki ruch to może tutaj trochę osłabi gońce. I wieżą tam sobie może podziałam. Zobaczymy. No ale F4 to po prostu goniec chyba na G7. I będziemy sobie dalej grać w szachy. Tutaj bazując na tym związaniu jest ok. No tak, bo jeszcze celuję sobie w taki punkt. No najgorzej dla niego, jakby zagrał tak, no bo bym sobie wtedy zdobył na czysto pionka. No ale H3 raczej nie zagra. Ok, jest ruch G3. No i teraz myślę, że hetman, czy może straszyć tutaj, czy to w ogóle ma sens? W sumie powiem wam szczerze, może, może, ale nie wierzę, odejdzie, potem goniec tu. Ciekawe. Może. No dobra, zagram tak. Niech ten hetman troszkę postraszy. Dlaczego by nie? Tu się pojawia też taka ciekawa zagrywka dla przeciwnika A4, A5. To może być takie nieprzyjemne. Więc tak się zastanawiam, ale to będzie i tak trzeba będzie grać ostro. Przejść tędy, tędy. Dobra, widzę, że on będzie chciał grać tutaj. Oczywista sprawa. Może w ogóle tak zagrać od razu. Zagramy tak. Jeżeli on tu zbije mi pionka, to ja zawsze mam wieżę B8, bije tego i tam się troszkę rozwala. On oczywiście może zagrać tutaj, ja mogę sobie przejść tak albo zagrać tu. Próbować osłabić jego króla, a skoczek chce przejść tutaj i przejść tutaj. Jeszcze zobaczymy, jak on się zachowa, bo jeżeli zagra tak, ja zagram na przykład tu, a on wróci gońcem na E2, no to tak będzie, będzie to takie widoczne, że będzie chciał powtarzać. Ewentualnie remisować, zawsze jakiś goniec G4 się może pojawić. W sumie się tak zastanawiam, czy G6, B6 i goń i skoczkiem nie wjechać. Ale z drugiej strony plan jest prosty. Chcę zagrać tutaj. Ok, co on może mi zaplanować? Szacha może mi jedynie dać jakiegoś.
Ale ten. Aha, może też tutaj zagrać. Zagrajmy tak. W ogóle teraz tak myślę, że po tym ruchu może w ogóle zbić. Co? No tego się nie spodziewałem zupełnie. Ale przecież skoczek. Co? Wow. No dobra, no bicie tutaj, jasne. To jedziemy. Celujemy tutaj i tutaj. Ha. Tu będzie strzał. Bo jak tak, to jakieś H3. Okej. No to ma mnie chyba. To chyba mnie ma. No tak, on zagra H3, ja tutaj, on mi weźmie tego skoczka. I są problemy. Tutaj, tutaj, no dobra, to jeszcze dwie figury zawierzę. No to jest dużo. Kurczę, ale muszę chyba się na to godzić. Naprawdę się tak pokomplikowała, tu jeszcze tak myślę. Ale hetman zawsze wraca. Tu, tu, tu. Wieża będzie wisiała. Wieża D2. No jak zwykle przekombinowywuję. Ale nie, no dobra. No spróbujemy zaryzykować. No muszę coś tam zaryzykować. Bez ryzyka nie ma tutaj chyba innej opcji, żeby... Co on tak szybko gra? Tu wisi wieża, więc on nie może wrócić hetmanem. Też wieża D2 nie może, bo bije i tam wisi. Tu grożę, ale wtedy wróci hetmanem, chyba że ta wieża. Bo jak zagra tak, no to właśnie. No wiem o tym, że tu gram bardzo podejrzane szachy. Jak tutaj, to wtedy on wróci, jak wieża zagra na D1. I to będzie chyba jego rozwiązanie wszystkich problemów. Dokładnie. Kurczę, zagrał teraz perfekcyjnie. Niestety dla mnie zagrał bardzo perfekcyjnie. Nie mogę nawet nic zrobić. Zbije tu, to no, on nie zbije. No jak zbije tu, to on po prostu wróci. Wymienię. I co, wrócę i mi będzie kosił pionki. Będę musiał żebrać o remis. Ale to i tak jest przegrana. Nie no, tutaj to nawet szach jest. Kurczę, co ja gadam. Co, wzięcie tego pionka? Chyba wzięcie pionka. I po prostu granie bez figury. Jakaś nadzieja z tym pionkiem się pojawia, taka... Nie, no to za daleko. No cóż, pozycja jest przegrana, niestety. No ale jeszcze pogramy. W ogóle wieża D8 chyba. Tu na końcu mam problemy z królem. No tak. Wieża D8. Ajajajajaj, Krzysztof, co ty robisz w ogóle, no? Po co ja tak ryzykuję? Mam dobrą pozycję po debiucie, idealną. A ja sobie gram na ryzyko, zamiast bardziej pozycyjnie w centrum pograć, no. Nawet na końcówkę można było pójść. Teraz, właśnie, zawsze się tak mówi. Zawsze się tak mówi. Nawet w tej sytuacji... Zagrał tę wieżę D8. W tej sytuacji no już można było spróbować nawet to zbić. No wieża D8 jest po mnie, no bo tutaj jak zbije, on zbija, ja tutaj wieżę G8 i mat. Co tak? No niestety. Szach hetmanem, no dam mu tę przyjemność. Dania mata.
Może rewanż, łaskawie. No chodź, zagraj rewanż, przecież zostało ci już niewiele do 2400. Niestety nie. Ale mam przeciwnika 2395. Znowu 2374. No kurczę blade, słuchajcie. Kiedy te 2400 się wbije? Lecimy szybko w takim razie. Szybko i niepoprawnie. Szybko i niepoprawnie. H4 to są jakieś bzdury, które gramy. Ale niech się męczą przeciwnicy. Centrum, dziękuję. D5, proszę bardzo. Męcz się. Skoczek wchodzi, tu atakuje, jedziemy. Szpionkiem też mogłem. Bez znaczenia. Szybko i niepoprawnie, Krzysztof. Szybko i niepoprawnie. Tutaj będzie jakieś bicie. Dobra, goniec E2. Goniec E2. Bierz pionkę, jak chcesz. Bierz pionkę. Proszę bardzo. Nie chcesz pionka? No to niech ci. No to co? Roszada. Tutaj? No trudno, weźmiesz pionka. Coś tam ci zbije, ucieknę gońcem. Będę bez dwóch pionków latał. Kurczę, zapomniałem, że gramy na 10 minut. A to tak. Tam ci będę celował. Bój się. Bój się. Tak nie możesz, bo ci zbije pionka. Ha, ha, ha. Dobra, żarty żartami, ale zagrałem debiut bardzo źle i prawdopodobnie tę partię wygram. Zwykle to tak bywa. Tak, tak zagram. Kolejnego pionka stracę. No dobra. Nie no, pozycja jest kompletnie beznadziejna. Spróbujemy tam sztuczek jakichś. Bo jeżeli przeciwnik zbije tutaj pionkiem, skoczkiem znaczy, co ja gadam, to byłoby super, bo skoczek C6 by wygrywało. No ale nie zbije. No to jeszcze tak spróbujemy. Bo jeżeli tu, to tu. Jeżeli skoczek, to tu. I potem odbijam tu i zdobywam figurę. Ale on nie zbił tak, jakbym chciał. O Boże, tutaj. Dwa pionki mniej, trzeci wisi w powietrzu w ogóle. Już nie wisi. Tak. Dwa pionki mniej. Czyściutkie, bez walki. Oddałem. Dobra, tak, wzmocnimy, nie wiem. Będę grał na czas. Przecież czasu jest w ciul. No tak, ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, teraz napiszcie w komentarzu, Krzysztof, uspokój emocje, po porażce trzeba nagrać na spokojnie. Ja o tym wiem, słuchajcie, no trochę się bawię, trochę się bawię i przeginam, wiem o tym, ale nieważne, nieważne. Teraz zacznę myśleć, jak tu wyjść z wora. Dobra, wyjść z wora trzeba wtedy, kiedy masz gorszą pozycję, a mam gorszą pozycję, a chcę jakoś przeciwnika zamatować. Dlatego wstawiam hetmana w centrum, żeby gdzieś tam go ukarać. Dobra, wprowadzę sobie tą figurę ostatnią do gry, ale tutaj raczej kary żadnej nie będzie. Przeciwnik nie ma kompletnie żadnych problemów w tej sytuacji. No tak, tu mi coś wejdzie, tutaj, tam. No nie wiem, tutaj, bicie, tutaj goniec się może przerzuci do ataku, ciężko powiedzieć, ojejku, bardzo zła pozycja. Też się zastanawiam nad biciem takim, tylko czy to mi coś da? No nic mi to nie da, no. No super. Jeszcze mi wymieniasz ostatnie figury i co ja wtedy zrobię? Wybicie, wybicie, wybicie. Bez sensu. No tak, gość na pewno gra bardzo praktycznie, szybko i w sumie dobrze. No, dwa pionki więcej, co ma się męczyć.
Cóż on ma się męczyć? Zastanawiam się nad tym. To nic nie daje. Nic mądrego to nie daje. Taka sztuczka, żeby tak zagrać. Bo zwykle jak się gra tak, to z planem tu. Nie wiem, nie mam pomysłu. Nieważne. Aha! Jak zagram tu, to mi tak zagra i w ogóle będzie. Nie, Krzysztof, nie. Takie bicie. Dobrze widziałem tutaj. Jakiś szach, to uciekam. No tu się pojawia jakaś nadzieja. Nadzieja teraz jakby był mój ruch, ale... Ale! To się nie wydarzy niestety. W ogóle tego speedruna już powinienem dawno skończyć. Słuchajcie, pojawia się teraz nadzieja. Bije. On mi bije. Gram tak. On daje szacha. Ja tu. Grożę matem. Tak? W przelocie. Co mam do stracenia w tej beznadziejnej pozycji? Aha, tutaj zagrasz. Kurczę. Świetnie. Zagram tu, żeby mieć opcję taką i żeby zagrać F6. Au! Poddaję, bo stracę tutaj tego. Świetnie, Krzysztof, świetnie. Kurczę, jeden z gorszych odcinków chyba speedruna na tym poziomie. Zaawansowania. No gość zrobił 2400 i sobie uciekł. No, w ogóle z kim ja grałem? Jaki masz ranking w szybkich? W blicu 2159. No świetnie po prostu. No. Nie no, zagrałem jak... nie chcę się źle wyrażać. Bardzo źle zagrałem. No spróbuję jeszcze jedną partię zagrać, zobaczymy, czy się w ogóle ktoś pojawi za chwilkę, bo nie wygląda to dobrze. O, jest, jest. Dobra, gramy szybciutko w takim razie. Gramy szybko i teraz ostro i w miarę poprawnie spróbuję w takim razie. Oj, to ostro chyba nie będzie. Choć może być teraz ostro, jeżeli zamknę na przykład tak. O, zbijamy. I D5. I już jest zadymka. Tak, to można tak. Można. Co? Pionka mogę wziąć za chwilę. Tak, to tak. C4 nie mogę, bo tu mi wlezie skoczek. Znaczy pewnie warianty jakieś tego typu są. Nie no. Szybkie wyprowadzenie figur. F5 pewnie. F5 to wezmę pionka. No właśnie. On musi tak zagrać. Tak. No ostro, ostro. Dobra, skoczek. Tutaj. Wtedy wezmę tego. No właśnie, on musi uważać na pionkę E4. Super. Musi albo nie musi. No roszadę trzeba zrobić. Może F3. Okej. No to teraz trzeba się porozwiązywać jakoś tutaj tymi pionkami. Myślę, że F3, bicie, bicie. Tam. Dobra, jedziemy na całość. Bo jeżeli na przykład mi zagra skoczkiem... Dobra, tak, potem F4. No muszę się tutaj w ten sposób jakoś rozwijać. Czekajcie, jeszcze taki ruch mi chodzi po głowie. I F4.
Niech tak będzie. Kurze, F4 mi zbije pionkę, ja to widzę. Kurze, to zrobię specjalnie, bo nie ma roszady. Zakładam, że zagra tu, gdzie tu. Czy może? Jak tak, to wierzę F2, potem tak. Chociaż G5 też jest. Ale coś poświęcę, jak mi zagrasz G5. No coś poświęcę, no nie ma wyjścia, no. Potem tak. Hetman wchodzi, coś wezmę, stracę figurę. Jakoś go zaatakuję. Grunt to pewność siebie, moi drodzy, i dobra intuicja. Generalnie on całkiem dobrze się może ustawić, jeżeli to po prostu tak będzie wyglądało, że skoczek jest tutaj na D6, ustawi sobie gońca, zrobi roszadę. Wszystko może u niego działać, ale ja już mam chytry plan. Ja już mam tak. Roszadę zrobioną, trzy figury w grze i chcę iść pionkiem do F4, rozbijać centrum. Takie jest moje założenie. To teraz co? On ma problem z internetem? Nie, podłącz się z powrotem. Nie! Nie! Nie chcę tak wygrywać. Nie, ja tak nie chcę. No nie, słuchajcie. Wkurzyłem się, autentycznie się wkurzyłem. No bo ciekawie się zrobiło, no. No nie po to gram, żeby wygrywać walkowerem. Ojejku. Zerknę sobie tylko tu na ostatnią partię, jak to wyglądało. To ciekawie wyglądało bardzo. Zaczepnie. Tak, skoczek tu, skoczek C3, F6. Co? Hetman H5? W ogóle pod uwagę nie biorę takiego posunięcia. Chodzi o osłabienie po prostu struktury tutaj i wracam. Ciekawe. Ale na E2, potem przez F3. Ok, osłabienie struktury. No tak, znajomość struktury pionków jest tutaj bardzo istotna. Wtedy mniej więcej wiadomo, jak grać. Jak grać. Tutaj, tak, no idziemy. Co? On ma lepiej? Co wy gadacie? Jakie on ma lepiej? Stockfish się nie zna. Może i się zna. Czyli on ma białopolowego gońca i ma lepiej. Tutaj gra. Ja tak chciałem. H5. Goniec mi ucieka. Spoko. No tak, to nie przewidziałem tego. Tak, to musiałbym tu zagrać. I co wtedy? Goniec E7. F4 planowałem. Czy to złe? Jak to złe? Skoczek F7 wszystko broni. Tak planowałem. Tak. No dobra, no. Okej, trzeba przyznać. Faktycznie czarne się trzymają. No ale to widzicie, to jest pewność siebie. Nadzbyt duża pewność siebie. Ale to uważam, że to dobrze mimo wszystko. Okej, na chłodno patrząc. Ocena pozycji jest dobra dla czarnych, no ale jak się robi zadymę, to nie zawsze przeciwnik będzie grał super optymalne ruchy. Dobra, moi drodzy, jesteśmy cały czas w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.